Kowalski. Z numerem 10 Marcin Fiedorowicz. Z numerem 11 Dawid Kalinowski. Z numerem 17 Piotr Lipiński. Z numerem 22 Wojciech Mielewski. Z numerem 27 Łukasz Kubrak. Z numerem 44 Radosław Gulbisz. Z numerem 77 Sebastian Sackiewicz. Z numerem 93 kapitan Jan Kubiński Marcel Mazalewski. Z numerem 99 Łukasz Trątka. Tak wygląda wyjściowa 11 w nowej ligie. Zostajecie, bo sobie ochocie to zdjęcie jeszcze. Kapitanowie, teraz się klepniemy. Dzień dobry, witamy serdecznie panie, witamy panów na pomęczowej konferencji prasowej. Jak państwo doskonale wiedzą, w meczu rundy wstępnej Fortuna Pucharu Polski Ligi Smoku przegrała się z Kukesem Kaliszy 0-4, co przypomniał co zespołu Kosz Tarachulski, trener gości. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Kamil Lauren, trener Suwalskiej Ligi. Prosimy szkoleniowców o meczowe opinie. Zaczynamy tradycyjnie oczywiście trenera gości. Panie trenerze, uprzejmie prosimy. No tak, myśmy tutaj przyjechali, wiadomo, w jednym celu. No, chcieliśmy przejść do następnej rundy Pucharu Polski. Wiedzieliśmy, że z kim się, z jaką drużyną się mierzymy, że tutaj młodzi chłopcy, oczywiście byliśmy w szatni i sobie przed meczem powiedzieliśmy, tak, że nie można lekceważyć tutaj tej drużyny, bo na pewno by zagrają ambitnie i tak też się stało. Tak? Chłopcy tutaj z drużyny Wigier robili co mogli, no ale jednak było widać tą różnicę między drugoligowym zespołem a czwartoligowym. Tak? Także no, my się cieszymy, że możemy dalej w tym pucharze grać i tutaj życzymy Wigrom Suwałki jak najszybszego powrotu do tej ligi centralnej. Dziękujemy panie trenerze i Kamil Lauren, trener. Na wstępie chciałbym pogratulować dla zespołu z KKS Kalisz, dla pana trenera awansu i samych sukcesów w nadchodzącym sezonie. My, tak jak wiemy wszyscy, budujemy zespół od podstaw. Do meczu z KKS Kalisz mieliśmy 3 tygodnie na to, żeby się przygotować do naprawdę fajnego widowiska, jakie dzisiaj pokazał nam KKS Kalisz. My próbowaliśmy się przeciwstawić dla tak super grającego zespołu w miarę możliwości, na co nas było stać. Ja jestem bardzo zadowolony z postawy naszego zespołu i wiem, że to jest dobry prognostyk przed meczem ligowym. Nasz czas w pucharze już się zakończył, teraz musimy się przygotować jak najlepiej do pierwszego meczu ligowego u siebie. Czy państwo mają jakieś pytania? Prosimy bardzo. Czy już ta kadra, którą dzisiaj widzieliśmy, to jest ta, która będzie grała w czwartej lidze, czy jeszcze ktoś dojdzie? Tak, to jest kadra, która została zamknięta i myślimy już tylko o jak najlepszym przygotowaniu do ligi. Trenujemy codziennie, ale myślę, że do pierwszego meczu będzie to mamy jeszcze 2 tygodnie i będzie to lepiej jeszcze wyglądało. Dziękujemy państwu serdecznie. Panie trenerze, sukcesów dla Ubinia drugiej ligi życzymy, naprawdę szczerze. Będziemy dziękujemy bardzo. Ja również. Trenerze, tak. Powodzenia w czwartej lidze Podlaskiej. A ja też dziękuję i dziękuję wszystkim kibicom, którzy dzisiaj byli na stadionie na Zarzeczu i myślę, że taka atmosfera będzie przez kolejne mecze ligowe.